Dzień dobry, program Hity w sieci Mirona Hołda. Dominika Krawiel. Oskar Szafarowicz. Mieliśmy w tym tygodniu takie opary absurdu, nawet bym powiedziała, że teatr absurdu, troszeczkę dom dla obłąkanych. Zobaczmy przegląd tygodnia. I mamy film Agnieszki Holland. Słyszeliście owacje na stojąco, 15 minut w Wenecji. Podbija świat, tak. A dziennikarze zagranicznych mediów już mają gotową narrację. Tak, słyszymy, że będzie tam jakaś nagroda. A my dla Państwa mamy prapremierę tutaj u nas w studio. Puszczamy, zobaczcie. Akcja. Wszedłbym na chwilę. Nie. 10 minut. No, powiedziałem, że nie i koniec dyskusji. Dzieci do nagonki z czworaków. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Ubrać sporcięta, zdjąć buty i ogolić mi to całe towarzystwo. Ja podpisałem umowę na gajowego z wąsami. A ja ogolić się nie pozwolę! Noszę zarost od przedwojny! Obwiązać twarze szmatami, że niby dzieci zęby bolą. Dzieci wtedy nie miały opieki dentystycznej. I tak jest najlepiej. Tak jest. Obwiązać szmatami! Wspaniały film, pani Agnieszko. Tutaj robimy dla pani wyjątek. Oskar, miesiąca się pani należy. Tuż przed kampanią wyborczą będzie film. Tutaj państwo oglądali. Możecie komentować, jak wam się podobał. My oczywiście nie możemy wstać i dać owacji na stojąco, bo jesteśmy przypięci do krzeseł. Więc brawo, świetny film, brawo. Uważam, że zamiast Oskara miesiąca jeszcze lepszy byłby Złoty Ibrahim, który na pewno wypłynie. Przepłynie. Tak, 6 dni w zamrożonej niemalże wodzie. To co, po filmie mamy czas na konkurs z programu wyborczego. A to są zwykle ciężkie pytania, a własny program wyborczy. Tak, właśnie. No, tym razem nie mógł zapytać publiczności, nie mógł wykonać telefonu do przyjaciela. Myślę, że... Nawet pół na pół chyba nie mógł wziąć. Tak, no. Tak, to na pewno się nie obędzie bez konsekwencji. Donald to zapamięta, a Budka nie pamiętał. I pierwsze pytanie, szybko. Do którego roku życia dziecka Platforma chce wypłacać babciowe? A. Do drugiego, B. Do trzeciego, C. Do czwartego. Która odpowiedź jest prawdziwa? Do czwartego. Przepraszam, tak, przynajmniej sprawdźmy, czy to jest prawdziwa odpowiedź. Pan trzeciego, nie? Ja bym do czwartego. Hojniejszy niż tak. Przewodniczący tu. Do trzeciego, to nawet ja pamiętam, naprawdę. No niesamowite, no jeszcze hojniejszy niż jego lider. No próbował wybrnąć, natomiast czasem jednak się zdarzy, że politycy Platformy uchylą rąbka tajemnicy i rzeczywiście coś tam przemycą i dzięki temu poznaliśmy prawdziwy program, który ujawniła guru ekonomiczna Platformy Obywatelskiej, pani poseł Leszczyna. Zobaczmy, o co chodzi. Izabela Leszczyna, ekonomiczna twarz PO w szczerym wywiadzie dla Pulsu Biznesu. Trzeba rozbić monopol Orlenu i cofnąć fuzję z Lotosem. Trzeba przemyśleć rozbudowę portu w Świnoujściu, by nie poróżniać się z Niemcami. Trzeba zrezygnować z wielkich projektów, m.in. CPK. PO oferuje program dziadowskiego słabego rozprzedanego w obce ręce państwa, będącego gospodarczą kolonią Niemiec. Pytanie, czy muszą tu pośredniczyć politycy PO? Czy Olaf Scholz nie może tego powiedzieć Polakom bezpośrednio? Ekonomiszcze programowe PO. Obietnice wyborcze składane sponsorom z Niemiec. Nie wiem, teraz ta nowa moda, osoba ekonomiczna, nie wiem, muszą się dużo jeszcze nauczyć, że tak powiem, ale kto wraca? Wraca Petru, startuje z partii od Kosiniaka-Kamysza. Ale tutaj jedno trzeba mu oddać, nie zmienia swoich poglądów. Wyprzedawać wszystko, także polską ziemię w obce ręce, prywatyzować jak leci, więc chociaż jest stały w tych poglądach. I on, wierny, tak. Tak, to i on tego programu przyznać. Grupy Webera akurat nie próbuje nawet modyfikować. Zobaczmy. Rysiu, dziękujemy, że wróciłeś w RMF FM. Trzecia droga z PSL chce wyprzedawać polską ziemię Niemcom, Francuzom, Holendrom. Wszystkim wszystko, byle mieli hajs. Stop budowie CPK, jak rozwijać polską kolej, wpuścić zagraniczne firmy na nasze tory. Ryszard Petru to powie, że tak, jestem za tym, by cudzoziemcy mogli bez ograniczeń kupować ziemię. Co do zasady powinno być tak, że po prostu ziemia jest towarem i można ją kupować. Tak. Bez względu na to, czy się jest cudzoziemcem czy Polakiem. Oczywiście.
No i powiedzcie, no tu można się czepiać, no ale jak ciebie, Ryszard, nie kochać? Ja już widziałam, jak się patrzył pan Mazurek i czekał na to po prostu. My też czekaliśmy, zobaczmy. Wybiera się pan na ten marsz z Donaldem Tuskiem, czy nie? Ja się sam wybieram na ten marsz, na co do zasady, żeby ja z ty... Nie rozmawiałem jeszcze na ten temat ani z panem Szymonem Hołownią, ani z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jeszcze raz, z kim? Z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem. Przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwisko. Nie, ja tylko nie dosłyszałem właściwie już. Myślałem, że pan różne osoby wymienia. Pokażmy jeszcze screen z programu. Zobaczcie na minę redaktora Mazurka. On po prostu tak już wiedział. On już wiedział, że coś tam się wydarzy. Ja myślę, że już wiedział w momencie, kiedy najpierw się połączył PSL chłopski z Hołownią miejskim. Doszedł do tego jeszcze ultraliberał Petru. To było wiadomo, że to jest mieszanka wybuchowa. Tak, i tylko czekać na takie sytuacje. Tak. Powroty zdecydowanie są ciężkie. Ciężkie, ale jakie dynamiczne. A w tym tygodniu mamy tutaj taką historię. Jak długo mówić, szanowni państwo, o niczym? Piękne słowa, ale czego dotyczą, jakich konkretów, tego się chyba nie dowiemy. Perfekcyjna pustka. Tak, zobaczmy. Ja startuję z miejsca piątego. Tak postrzegam 5 powodów, dla którego nasza lista zwycięży z Łodzi. Po pierwsze, ponieważ łączymy doświadczenie i tradycję z dynamiką, nowoczesnością i młodością. Dwa, ponieważ łączymy świat polityki z osobami spoza świata polityki, których spojrzenie jest niezbędne do tego, żeby stawić czoła nowym, trudnym wyzwaniom. Trzecie, ponieważ rozumiemy wspólnie nie tylko problemy Łodzi, ale również wyzwania Polski i tego, co Polska musi zrobić, żeby stać się liderem, trwałym liderem na międzynarodowej arenie politycznej. Czwarte, bo wszyscy tutaj mamy wspólnie świadomość głębokiej erozji naszego społeczeństwa, erozji naszych instytucji demokratycznych, naszych praw oraz prozakłamanej propagandy partii rządzącej. Pięć, ponieważ wszyscy mamy świadomość, że te zbliżające wybory, szanowni państwo, będą najważniejszymi wyborami, które były w Polsce, są w Polsce w 1989 roku i że Polska nie może ich przegrać. Ja osobiście, szanowni państwo, zobowiązuję się do tego i biorę odpowiedzialność, żeby nie dać zniszczyć Polski, żeby o nią walczyć, żeby walczyć o nasze prawa, żeby postarać się przywrócić etos służby w polityce, bo polityka powinna wydobywać z nas, co jest najszlachetniejsze, a nie to, co jest najpodlejsze. Widzieliście? Tak. Jak na idealny produkt marketingowy przystało, na końcu piramidka, słusznie, dobrze odrobiona lekcja. Natomiast lekcji takiego wyczucia politycznego chyba nie odrobił pan marszałek Tomasz Grodzki, nasza ukochana trzecia osoba w państwie. Jeszcze zobaczymy, co będzie po wyborach. Dlatego, że poszedł już na całość. PiS miał odbierać wszystko, wiadomo, internet, zabierać wolność, wsadzać do więzień, krwawa dyktatura. Ale że PiS będzie odbierał nam paszporty i polskość, no to tego jeszcze nie słyszałem. Naprawdę fenomenalne. Kardynał Grzegorz Ryś, pytany, czy można głosować na partie, które są za legalizacją aborcji, powiedział wprost: katolik nie powinien przykładać ręki do liberalizacji prawa aborcyjnego. No, wie pan, prezes PiSu chce nam odbierać obywatelstwo, jak będziemy głosować na Platformę. Traktuje to jako brutalną retorykę wyborczą i to jest niedopuszczalne, tak czy owak. No ale takie mamy realia brudnej gry politycznej kreowanej przez PiS. Ale nie mówi pan o kardynale chyba. Nie mówię o kardynale, natomiast mówię o tym, jakie chwyty są stosowane w tej kampanii. Ja tylko przypominam, że pan marszałek Grodzki wczoraj obchodził jubileusz 900 dni, jak chowa się za immunitetem. Taki licznik Grodzkiego możecie państwo zobaczyć i sobie śledzić, odliczać, bo pan marszałek nie, no to może my właśnie będziemy odliczać. Można wstawiać, pobrać sobie grafikę na portalach Niezależna i Telewizja Republika. Natomiast chyba nie zdajemy sobie sprawy, jakie są najważniejsze tak naprawdę potrzeby i problemy Polaków w tym momencie. Ale odkrył to dla nas Szymon Hołownia. Kluczową sprawą, o której każdy rozmawia przy wieczornym stole, jest tak naprawdę kolor pasków na świadectwie dla dzieci. Zobaczmy. Hołownia, zlikwidujemy czerwone paski na świadectwie, będą różnokolorowe. Hołownia w oparach absurdu. Szymon Hołownia zapowiedział, że zlikwiduje czerwone paski na świadectwach i wprowadzi różnokolorowe, ale paski na świadectwach są nie czerwone, tylko biało-czerwone. Chcecie wyrzucić polskie barwy i zastąpić je tęczowymi? Nie róbcie cyrku z polskiej szkoły. A teraz na tapetę wraca aktorka Krystyna Janda, która, jak wiemy, no, nie jest już rozpoznawalna wśród młodych ludzi. Zaszokowała trochę opinię publiczną w ostatnim wywiadzie z Tomaszem Lisem. No i zobaczmy, co powiedziała. Zabił kilka osób.
Na przykład moim zdaniem moja matka umarła przez PiS. Moja matka spędzała ostatni rok życia cały czas przed telewizorem, denerwując się do tego stopnia i jakby nie mogąc się pogodzić ze wszystkim, co słyszy, że moim zdaniem to niestety umarła od tego, że w pewnym momencie zrobił się guz i już tego nie wytrzymała. Pan Kaczyński przez telewizor wyszedł, no. Takie tak, ma moce jakieś, sprawcze. I zaczarował jakiś Dark tak. Copperfield, który stworzył jakąś iluzję po prostu, która ludzi wykańcza od środka. Ale przecież nie tylko rodziny celebrytów wykańcza. Wykańcza też biednych migrantów. Uchodźców wręcz, bo to w nomenklaturze opozycji lewicowo-liberalnej to są biedni uchodźcy. Ludzie, tak. Tylko dziwne jakoś, że w ich opowieściach te kobiety z dziećmi to zawsze są takie rosłe z brodą, prawda? No ale wiadomo, no trzeba ich wpuszczać, pomagać, otwierać się, bo Łukaszenka to jest przecież gołąbek pokoju, który chce dla nas dobrze. Zobaczmy. Opozycja znowu do tego wraca. Swego czasu na Twitterze była taka informacja i to nawet było, była kopia zdjęcia, przepraszam, kopia pisma ze Straży Granicznej, że w 22 roku chyba do listopada wykonali 55 tysięcy pushbacków. No to teraz wyobraźcie sobie, tak, tych, no nie było to 55 tysięcy osób, a może było, bo może to były grupy, no ale powiedzmy 55 tysięcy. Czy nie było miejsca w Polsce dla tych ludzi? Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja się wstydzę, jak ja słyszę, że tam jakiś ktoś, kim opiekowała się grupa, przedostał się do Luksemburga i tam studiuje, a ktoś już ma pracę, a ktoś... I po prostu wstyd mi, że te osoby nie mogły znaleźć takiego miejsca w Polsce, że muszą jechać do Niemiec, do Luksemburga, do Belgii, do Holandii i tak dalej, żeby... I co oni pomyślą o nas, tak? Nie będziemy tego komentować, bo najlepiej to skomentowali Polacy na sądzie. Zapraszamy na sąd Vox Populi. Janina Ochojska w formie. Spytamy Polaków, co sądzą o wypowiedzi europosłanki Koalicji Obywatelskiej. To ruszamy. Myślę, że powinna spojrzeć na mapę nieco niżej, odrobinę niżej i policzyć ile osób przyjęła Polska i w jaki sposób, chociażby z Ukrainy. To, co się dzieje w innych państwach, no to dla nas, tak mówiąc szczerze, w pewnym sensie zagrożenie. Jeśli to by była selekcja tego typu, że wiemy, kto przychodzi do nas, otwieramy ale się. Tego nie wiemy. Właśnie. Ale tego nie wiemy. I to jest problem. No, stworzyć zagrożenie dzisiaj to jest bardzo łatwo. I podejrzewam, że większość ludzi, no nie wiem, bynajmniej w moim środowisku i w moim wieku, tak myślę. Ja uważam, że to jest prowokacja rosyjsko-białoruska, więc moje zdanie w tej sprawie jest absolutnie jasne. Powinna po prostu żyć normalnie, a nie napadać na wszystkich, a szczególnie na tę sytuację, jak ona tu przedstawiła. Po prostu wstyd. Wstyd, okropny wstyd. To, co powiedziała, to jest bez sensu. My mamy swoje problemy i to wystarczy. Jej nikt głowy nie urwie, a naszym córkom nie wiadomo co. Dobrze, tuż w plecy. Niestety to bardzo przykre, że Polacy nie doceniają tych inżynierów, lekarzy, którzy sami do nas przychodzą. Sami przecież. Tak, i naprawdę, że nie chcemy ich z otwartymi ramionami przyjmować i gotować sobie tego piekła, które było na ulicach w Paryżu. Bo pan Donald Tusk już słucha. Już się, tak, już zmienia narrację. On jest teraz anty. On jest teraz bardziej radykalny niż Konfederacja. No, to jest z Kołodziejczakiem. Już może się nawet będą do Unii razem Europejskiej. Widziałeś konferencję? Oczywiście. A chyba nie strony... tam, gdzie trzeba napisali list w ogóle do Unii. Chyba ale oni się załatwią. Oni załatwią. Przecież KPO odblokują na przygięcie palcem. No i wiadomo, że to chodziło tylko o interesy polityczne, więc sami to ujawnili. Tylko ja nie wiem właśnie, co pan Donald Tusk zrobi z panią Janiną, jak ona ma takie... No nie pogodzi, no bo jednak i Roman Giertych, były założyciel Młodzieży Wszechpolskiej. Tutaj przyjmowanie uchodźców, migrantów. Naprawdę miszmasz totalny. A propos Donalda Tuska, przed państwem wyniki Oscarów tygodnia. Pokażmy.
wygrywa pan Donald Tusk, właśnie ten cudotwórca, co wcześniej Oskar mówił, że jednym stryknięciem palca praktycznie dzień po wyborach te pieniądze z KPO odzyska, tak jakby się troszeczkę przyznał, że to on blokował. Znalazł ten magiczny guzik, którego mu brakowało. Ale chyba ktoś wcześniej to blokował, tak? 65% i prawie 1300 głosów oddanych. Serdecznie dziękujemy, oczywiście zachęcamy do głosowania, ale to za chwileczkę, bo zapraszam na moją propozycję tygodnia. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska mają przedstawić program, ale my już dla Państwa mamy co nieco. Zobaczmy, moja propozycja tygodnia to program Platformy Obywatelskiej. 15 pogimy Kaczyńskiego, października. Oczywiście idealne podsumowanie. Natomiast moja propozycja Oskara tygodnia, myślę, że naprawdę taka perełka. Powiem wam, że no, aż się chce rymować po prostu. Jak ach, się nie tak. Ogląda to aktywiszcze, to brak intelektu, aż w uszach świszcze. Na Twitterze, tak, widziałam, że tam dużą miałeś tak. Wenę, miałeś wenę. Tak, naprawdę kandydaciszcze Koalicji Obywatelskiej mnie zainspirowało do tworzenia rzeczywiście takiej wybornej poezji. Zobaczmy. Dobry, San Kocoń, kandyduję w Krakowie w okręgu 13 z miejsca 19, reprezentuję Ostrą Zieleń. Jestem aktywistą LGBT i aktywistą ekologicznym. Aktywistę, rzeczniszcze, osoba, rzeczniszcze. Osoba, postać zielona. Jeszcze długa droga przed nami, żeby się nauczyć tego naprawdę. Nie nadążamy za tym postępem Donalda Tuska, który taką całą rzeczywiście, taki galimatias stworzy. Będzie ciężko, powiem wam. Będzie ciężko, ale spróbuję. No, w tym tygodniu ja zrobiłam propozycję Oskarów Joanna Mucha, która mówi tylko prawdę, jak się pomyli. Aż Hołownia się popłakał. Zobaczmy. Mam tutaj ściągę, słuchajcie, bo tego jest dużo. Więc mam ściągę. Notabene dwa słowa o ściądze. Pomyślcie sobie, jak bezsensowny jest nasz program wyborczy. Przepraszam, jak bezsensowny jest nasz system nauczania. My oczywiście zachęcamy do głosowania na YouTubie, na karcie społeczności. Głosować można przez 24 godziny, więc zachęcamy zaraz po programie, żeby Państwo oddawali głosy. I widzimy się za tydzień, sobota, godzina 11:11. Dziękujemy za dzisiaj.